Horatio Herbert Kitchener, urodzony 24 czerwca 1850 roku w Bolly Longford, hrabstwo Kerry, zmarły 5 czerwca 1916 roku na zachód od Orkadów, brytyjski wojskowy, marszałek polny i polityk. Podczas powstania Mahdiego w Sudanie, po śmierci generała Gordona, dowodził wysłaną z Egiptu ekspedycją, która miała pokonać rebeliantów. 2 września 1898 roku rozbił ich pod Omdurmanem. Potem dowodził siłami brytyjskimi w czasie II wojny burskiej. Powszechnie szanowany i popularny, po wybuchu I wojny światowej wrócił do kraju i został ministrem wojny w liberalnym rządzie Asquitha. Zorganizował szybką rozbudowę armii. Jako jeden z nielicznych polityków i wojskowych przewidywał, że wojna może potrwać kilka lat. Jego wizerunek z wycelowanym w widzów palcem wskazującym umieszczono na plakatach Lord Kitchener Wants You, zachęcających Brytyjczyków do wstępowania do wojska. Zginął wskutek zatopienia krążownika pancernego HMS Hampshire przez niemieckiego ubota.